Dobry, witam serdecznie w perfumach na tacy. Troszkę jest jakby delikatnie chłodniej, ale tylko ciut-ciut. Więc nie powiem, że przeszłam do słodszych zapachów, mniej świeżych niż poprzednio, ale też pewna taka doza słodyczy leciutkiej się na mojej tacy też znalazła. Zacznę może od owocowego słodziaka, w cudzysłowie, bo to nie jest słodziak taki jak klasyk. Mówię tutaj o Angel wodzie toaletowej. 2019 rok to jest właśnie rok jego powstania. I dla mnie, ja zawsze mówię, ilekroć pokazuję, to nie mogę się oprzeć powiedzeniu słowa jabłuszko, bo to jest dla mnie jabłuszko. To jest chrupiące takie jabłuszko właśnie. Gdzieś tam z podtonem klasyka, ale tutaj zdecydowanie bardziej jest owocowo, właśnie tak świeżo, soczyście, jabłkowo, podczas gdy klasyk jest właśnie takim totalnym przedstawicielem gourmand, dość ciężkim, dość intensywnym, niektórym kojarzącym się z piwnicami, z mrokiem, mi nie do końca. Dla mnie to jest po prostu taki pralinowo, czekoladowo, paczulowy zapach. Ten to jest takie dla mnie czerwone jabłko, takie soczyste, z domieszką czegoś zielonego wręcz. W nutach mamy piwonię, mamy mandarynkę, mamy pralinę, mamy jabłko, mamy czerwone jagody, paczula, białe drzewa, cedr. I jak na wodę toaletową nie ma tutaj wstydu, bo jest to zapach z bardzo dobrymi parametrami, dobra projekcja, dobra intensywność, trwałość, także tutaj wszystko się zgadza. Tak jak mówiłam, mimo że woda toaletowa to nie ustępuje dla mnie klasykowi, ale jest po prostu bardziej noszalny, łatwiejszy w odbiorze, taki właśnie przeznaczony do użytku wiosną i latem bardziej. Kolejny zapach to zapach typowo letni, tutaj akurat nie ma zaskoczenia, przygotowałam, muszę mieć, wiecie, wybór, żeby w razie wysokich temperatur mieć coś właśnie. I light blue na wysokie temperatury to jest wymarzony wybór, pod warunkiem, że lubi się cytrusy, lubi się taką świeżość sportową, taką trochę kwaśną nawet. To jest zapach bardzo, bardzo świeży i taki wręcz no na bardzo wysokie temperatury, takie nawet z jakiejś tropiki, bo on potrafi ochłodzić. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, kiedy go używam, że troszkę mi lepiej, przyjemniej, chłodniej, tak brześko, bardziej świeżo. Cóż mamy w nutach? Mamy w nutach cytrynę, jabłko, cedr, dzwonek, bambus, jaśmin, białą różę, piżmo, bursztyn. Rok powstania to 2001 i on chyba jest takim evergreenem. To jest zapach, który wielu ludziom odpowiada, który chyba nigdy nie wyjdzie z mody. To jest taki trochę przedstawiciel Dolce & Gabbana, jak piątka Chanel już, powoli mam takie wrażenie. Trwałość też jest bardzo dobra, parametry, projekcja, też wszystko się zgadza jak najbardziej. Także jeżeli szukacie świeżego, cytrusowego, ale trwałego zapachu, to Light Blue Dolce & Gabbana powinien się sprawdzić wyśmienicie. Kolejny to znowu taki lekko słodki, właśnie deserowo-śmietankowo-truskawkowy zapach, który bardzo lubię, to jest Signorina Salvatore Ferragamo. Różowe kwiaty, owoce, śmietanka, jakiś krem taki ze śmietany, krem ze śmietany, maliny, truskawki, róża, piwonia, to wszystko, co mogłabym wymienić bez patrzenia w nuty, a gdybym w nie popatrzyła, to mamy tutaj różowy pieprz, mamy czarną porzeczkę, różę, piwonię, jaśmin, panakotę, piżmo, paczulę. Także jak widzicie, tutaj słodkości takie gurmandowe przeplatają się z kwiatami, przeplatają się z owocami, tworząc niesamowicie optymistyczną kompilację, tak bym to określiła. Zapach jest dziewczęcy, optymistyczny, radosny. Same pozytywne skojarzenia mam, kiedy go wącham i totalnie taki, no wesoły po prostu, wesoły, taki wakacyjny. Wiecie, nawet gdyby nie była to wielka butla, to rozważyłabym zabranie go na wakacje, bo kojarzy mi się właśnie z czasem też beztroski,
no po prostu odpoczynku. Jeżeli chodzi o parametry, są bardzo, bardzo dobre też. W zasadzie tutaj prawie każdy zapach będzie miał dobre parametry, ten nie jest wyjątkiem. Kolejny to zapach, który pokazałam jako zapach dobry do pracy, bo jest dobry do pracy. Numer 5 Alelo. Odświeżona wersja klasycznej piątki, o której już dzisiaj wspominałam, że jest no takim już taką legendą. To jest jakby powrót do legendy, ale w wersji nowoczesnej. Tutaj aldehydy są, ale są one podane w towarzystwie bardziej nowoczesnych akordów, nowoczesnych nut. W otwarciu jest dużo cytrusów, przez co ten zapach właśnie jest lżejszy, delikatniejszy. Nie jest tak przytłaczający, jak dla niektórych bywała piątka. Mówię dla niektórych, ponieważ klasyczna piątka dla mnie nie jest zapachem przytłaczającym. Kojarzy mi się z luksusowym mydłem, ale ja lubię zapach mydła, więc dla mnie to są dobre skojarzenia. Tu mamy cytrusową świeżość, rok powstania 2016, wśród nut aldehydy, cytryna, neroli, mandarynka, bergamotka, pomarańcza, lima, ylang ylang, jaśmin, róża, białe piżmo, korzeń, irysa, cedr, wanilia. Także sporo tego, ale dla mnie faktycznie te aldehydy są wyczuwalne. Jakaś tam nikła, bardzo nikła doza tej wanilii. Dla mnie bardzo jej niewiele tutaj w składzie. Białe piżmo zdecydowanie tak, aldehydy zdecydowanie tak i te cytrusy jak najbardziej. To jest taki zapach do białej koszuli, do białych lnianych spodni, wiecie, tego typu mniej więcej outfit mi powstaje w głowie, kiedy myślę o tym zapachu, kiedy go wącham. Trwałość, nie wiem, może mogłaby być lepsza trochę, bo jak na piątkę, to wiecie, piątka wysoko poprzeczkę postawiła. Ale może tak miało być, po prostu wiosenno-letnie, letnio trochę lżej. Następny zapach to moje w sumie niedawne odkrycie, sprzed paru miesięcy, to jest... Nie będę tego czytać, nie będę... Mabuson, to jest nazwa firmy oczywiście, natomiast nazwa zapachu... Historia kobiety sensualnej, przetłumaczę na polski litościwie. Bardzo taki minimalistyczny flakon, ale w tym minimalizmie też jest jakaś taka klasa, elegancja. Zresztą w prostocie jest zawsze dużo klasy, elegancji, prawda? To jest zapach trochę przywodzący mi na myśl Lorenzo Filoresi Tone de Neige, czyli kolor śniegu. Tylko to jest, tamten to jest kaliber taki, wiecie, działo potężne. Naprawdę to jest pudrowiec tamten. Jak ktoś szuka pudrowca takiego, wiecie, z przytupem, to Lorenzo Filoresi Tone de Neige będzie świetnym wyborem. Natomiast to jest jego jakby taka malutka siostrzyczka, braciszek, nie wiem jak do tego podchodzić. Jest delikatniejszy znacznie, to jest w dalszym ciągu echo jakby tego koloru śniegu, ale takie delikatniejsze, właśnie echo, takie subtelniejsze, nie tak wprost, ale zdecydowanie oddające klimat tamtej kompozycji. Jest to słodko, jest to piżmowo, rok powstania to 2017, w nutach mamy pralinę, róże, frezję, białe piżmo, także jest słodko, ale też jest spora doza takiego miękkiego, puchatego puderku, bardzo przyjemnego. Zapach, choć lekko słodki, kojarzy się też z jakąś taką czystością, bielą właśnie, nie świeżością, tutaj już za daleko, ale po prostu czystością. Taką wypielęgnowaną skórą, kobietą zmysłową, właśnie sensualną. No, trwałość też taka sobie, mogłaby być lepsza, ale nie czepiam się, bo cena tego pachnidła jest bardzo dobra. Kolejne pachnidło w bardzo dobrej cenie to Pour Blanca Blush. Jedna z moich ulubionych Pour Blanek, obok tej klasycznej białej. I zawsze mówię też, że ten zapach kojarzy mi się z takim potpourri, po prostu suszone płatki róż, suszone maliny, w ogóle takie właśnie zmieszane suszone płatki róż, maliny, takie posypane cukrem jeszcze do tego, ale tylko trochę, lekką dozą cukru, bo jest to zapach lekko słodki. A być może nawet ta słodycz wynika po prostu z obecności owoców. Myślę, że nawet tak, bardziej tutaj bym się przychylała.
Kwiatowo-owocowa kompozycja, rok powstania 2008. Mamy tu czerwoną porzeczkę, bergamotkę, bluszcz, róże, piwo niebes, lilię wodną, goździk, suszone owoce, piżmo oraz cedr. Także nawet, widzicie, nawet w składzie są te suszone owoce, więc te moje skojarzenia są, nie są dalekie od prawdy. No bardzo przyjemny, kobiecy, romantyczny, taki różowy zapach, ale nie infantylny na co dzień, właśnie gdzieś na zakupy, na jakieś takie wyjścia. Także ten. No i ostatni, tu flakon. Flakon bywa kontrowersyjny. Jedni lubią, drudzy nie. To jest Katy Perry Miał. Kotek. On miał jeszcze tutaj taką przywieszkę, no ale gdzieś mi się urąbała. I to jest gruszka. To jest piękna gruszka, taka kremowa. Jakby z jakąś bitą śmietaną ta gruszka była zmieszana. I jest to przepiękny, uroczy, różowy zapach gourmand. Właśnie waniliowo-owocowy, rok powstania 2011. Patrzę, co on ma na uchu, ale chyba kawałek plastiku po prostu. Dobra, już mu usunęłam w miarę. Dygresja. W nutach mamy gruszkę, białe kwiaty, wiciokrzew, konwalia, wanilia, bursztyn, piżmo, drzewo sandałowe. Ale ta gruszka, ojej, jak ja uwielbiam nutę gruszki w perfumach. We Floral Shock Black Opium też jest przepięknie podana gruszka. Freesia Joe Malone też bardzo ładna. Co prawda nie mam jeszcze tego zapachu, ale jeszcze jest tu słowem klucz. No mięciutki, przytulny, przymilny, taki właśnie jak mięciutki kotek z różowym futerkiem. Wiem, że takie koty nie istnieją jeszcze. Mam nadzieję, że ludzie nie wpadną na pomysł stworzenia jakichś takich dziwnych rzeczy, bo ludzie mają czasami dziwne pomysły, ale dobra, odbiegają mi myśli za daleko, napiję się kawy jeszcze. No, także no, taki właśnie owocowo deserowy, śmietanowy, lekko kremowy, no przeuroczy zapach, naprawdę serdecznie polecam, zwłaszcza na taką porę letnią, wiosenną zresztą też. To jest zapach taki znowu optymistyczny, radosny, po prostu przyjemny, sprawiający przyjemność też otoczeniu, bo też dostałam komplementy za niego. Okej, tak się kształtuje taca na ten tydzień. Zapraszam do aktywności w komentarzach, do zostawiania śladu po sobie właśnie w postaci komentarza, łapki w górę. No i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, sprawdźcie, czy subskrybujecie. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że włączycie, przyciśniecie przycisk subskrybuj i zostaniemy razem na dłużej. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!